Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak sprawdzić logowania na Facebooku, czyli jak sprawdzić naszą historię logowania na nasze konto Facebook i sprawdzić, czy ktoś inny przypadkiem nie logował się na nasze konto. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, należy oczywiście przejść na stronkę facebook.com i zalogować się na nasze konto. Kiedy już to zrobimy, należy tutaj z prawej strony kliknąć w prawym górnym rogu w tą oto ikonkę, aby rozwinąć ustawienia i następnie przejść do ustawienia i prywatność. Kiedy to menu się już nam rozwinie, należy przejść do dziennika aktywności. Po przejściu do dziennika aktywności należy tutaj w prawym górnym rogu kliknąć filtruj i następnie należy zjechać niżej do momentu, aż tutaj na liście zobaczymy logowania. Zjeżdżamy niżej, aż do momentu, kiedy tutaj zobaczymy logowania i wylogowywania. Należy tą opcję zaznaczyć i kiedy to zaznaczymy, klikamy zapisz, czyli save changes. W tym momencie wszystkie dane, które tutaj były na dole, zostały przefiltrowane i tutaj mamy właśnie listę logowań, czyli jak mamy logged in, czyli zalogowano, logged out, wylogowano. I tutaj jest właśnie historia wszystkich logowań i wylogowań z serwisu Facebook. Czyli możecie tutaj sprawdzić m.in. kiedy to się stało, czyli na przykład tutaj mamy 7 października 2019 roku, z takiego adresu IP nastąpiło logowanie. I tak dalej, i tak dalej. Możecie tutaj sprawdzić, kiedy na wasze konto ktoś się zalogował, jakiego dnia i kiedy się wylogował, a także z jakiego adresu IP. Czyli na przykład wiedząc to, z jakiego adresu IP ktoś się zalogował, będziecie w stanie na przykład sprawdzić, z jakiego miasta ta osoba się zalogowała, czy z jakiej lokalizacji itd., itd. Jak wiecie, jaki macie adres IP, możecie sprawdzić, czy to byliście wy, czy ktoś inny. A więc na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.